Księże Arcybiskupie, witamy Ciebie w naszej parafii świętego Michała Archanioła, gdzie przybywasz, by spojrzeć z bliska w serca swoich wiernych, aby rozpalić w nas na nowo płomień umiłowania jedynej prawdy i rzeczywistości. Przygodni księża biskupi, Leonie i Edwardzie, kapłani, siostry zakonne, drodzy parafianie, księży Jacku, który tutaj nas dzisiaj zaprosiłeś. Rozpoczęła się wizytacja kanoniczna. To słowo kojarzy nam się z wizytą, ale także i z pewnymi rzeczami związanymi z administracją, ze sprawdzaniami. A tak naprawdę jest to spotkanie, w którym razem tworzymy Kościół i czekamy na działanie Ducha Świętego. Збігалися туди з усіх міст і прибули раніше за ним. Згромадзені в спільноті деканату Львовського розпочинали час візитації канонічної. Припадав на року молитви о поволанні капланське і законне oraz stulecie urodzin świętego Jana Pawła II, którego duchowy testament wypłynął na głębię lwowskiej kościele łacińskiej, nieustannie nosimy nie tylko w pamięci, ale przede wszystkim w duszpasterskiej posłudze wobec powierzonego naszej trosce ludu Bożego. Christus sancti nos, Kyrie. Ojcze, niech nas wspomaga w swojej dobroci jednorodzony Syn Twój, który rodząc się z dziewicy nie naruszył panieństwa swej matki, lecz je uświęcił. Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Siostry zakonne, kochani parafianie, na poprzednią wizytację, jaka odbyła się w 2014 roku, nasza parafia oczekiwała majże 80 roku. Nikt z parafian nie doczekał tej wizytacji. Wtedy, z początku березня, my chodzili z archibiskupem Mieczysławem po
budowie tego chramu, wielki szczegół postawiony dach. W różnych miejscach my były jeszcze wielką terenie było. Zawdzięki tak pożertowności parafian, jak i bakioch dobrych ludzi, udało się do czasu zakończyć tę budowę, oświetlić nasz chram 29 września 2019 roku. I to pierwsza wizytacja, jaka odbywała się w tym nowym chramie. Zaczynamy wizytację jako pierwsi w dekanacie. To ma oczywiście z wiadomych powodów wielki plus. I zaochoczuje bardzo wielu, żeby tu wstąpili na zustrzeć z Bogiem i w cemu także im dopomagajcie. Тішуся, що оголошення були короткі, і думаю, що в цьому році буду також цілий рік коротший, бо на кінець служби Божої і Святої Меси завжди буду тепер у вашому костелі і молитви і до Святого Михайла Архангела, а також молитва про покликання. І сьогодні єпископ відмовив разом з нами, Едвард. І я дуже тішуся, що він тут буде завтра, сьогодні, завтра з вами, бо він наймолодший з нашої спільноти, хоче пізнати також і більше нашої парафії. Бажаємо його Божої благодаті, Божого благословення. Молитва про покликання святого Йоанна Павла ІІ. Добрий пастирю наших душ, ти знаєш свої овець і знаєш, як досягнути серця кожної людини. Відкрий розум і серце молоді, яка шукає, очікує слова правди для свого життя. Дай їм відчути, що лише в таємниці втілення віднайдуть цілковите світло.